Ojej, gramigadami, witam was bardzo serdecznie, bliska. Z tej strony Solak, witam was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do trybu zombie z Call of Duty Black Ops 2 Zombie. Jak widzicie, poradnik z trybu Transit. Ze mną jest Negas, jak widzicie. No siema. Siema. No i kurwa klatki. Dobra, już to pominę. Ej, nie wiem co się dzieje, kurde, po 15 teraz mam pingi i tak powinno być, a kurde, a klatki mi nieraz spadają tak i ping mi się podwyższa do 40. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, dzisiaj ludziska na table, dzisiaj wam pokażę poradnik do właśnie zombiaczków, jak złożyć na table. Na table jest do nawigacji. Trzeba odpowiednią kartę, jak widzicie tam przy naszym wyniku punktowym jest taka karta i jeszcze jedna tutaj gdzieś na śmieciach powinna być, ja już ją zebrałem dawno temu i dzięki temu możemy jakoś tam śledzić. Nie wiem jak to za bardzo działa, sam nie wiem do końca jak to działa. Czekajcie, teraz mi zombie, kurde. Dobra, dzisiaj teraz jesteśmy na zajezdni autobusowej i wam pokażę gdzie jest pierwsza część. Bo no stop, jakieś takie problemy mam, ale w końcu mi się udało. Pierwsza część to jest meteoryt. On się znajduje tu. I bierzemy go. Meteoryt jest. Dobra. Jeszcze nawet nie pamiętam, w którym się uderzało może. Co? V? No już znalazłem. No i dobra. Pierwsza część to jest meteoryt, druga to będzie prawdopodobnie deska. W tunelu, także będziemy tam sobie szli do tunelu i zrobię malutką pauzę, zaraz się widzimy. Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie ludziska i jak widzicie jesteśmy w tunelu, gdzie przejeżdża autobus w stronę od zajezdni autobusowej do knajpy. I tutaj powinna być część. Jeżeli tutaj nie ma, to gdzieś tu powinna być. Jeżeli w tych dwóch miejscach go nie ma, to tam powinna być. Ale generalnie tutaj w tunelu. Ewentualnie jeszcze chyba raz mi się tak w życiu zdarzyło, że ją widziałem tu albo tu. Coś takiego. Ale jeśli nie ma deski, to będzie w miejscu elektronicznym. Znaczy elektrowni. W elektrowni po prostu tam będzie. Tam gdzie się włącza prąd i włącza i Avogadro, gdzie występuje. Także pamiętajcie tutaj, że jest w tych miejscach, jeżeli nie ma go tutaj, to będzie w elektrowni. No i idziemy teraz do knajpy. I dobra, szybka pauza znowu i do knajpy lecimy po radio. Tak mi się wydaje, że to radio będzie, także chwila. Dobra ludziska, znowu kolejna po kolejnej pauzie jesteśmy w knajpie teraz i Nygus otworzył tutaj te drzwi. Ja wam pokażę wam część. Chodź Nega ze mną. Nie, uważaj tak, żeby cię nie zabił. Chodź tu do środka, ja ci pokażę gdzie ona jest. Jak widzicie wchodzicie, tak jak o tutaj macie do tarczy zombie, to tak już nawiasem mówiąc, ale ta część będzie nam potrzebna, czyli radyjko, ona znajduje się gdzieś tam w kukurydzy właśnie na Nacht der Untoten. Tak, właśnie Nega ją wziął. Trzeba podskoczyć i ją po prostu chwycić. Dobra. I te dwie na razie nam będą części potrzebne. Będziemy musieli przeczekać jedną rundę, żeby po prostu pojechać autobusem. Znaczy będziemy i tak musieli poczekać na autobus do farmy, a potem na kukurydzę, żeby złożyć te nasze dwie części. Także znowu kolejna będzie pauza. Dobra ludziska, jesteśmy po przerwie teraz, kolejnej. Jesteśmy właśnie na easter eggowej mapie w Green Run Nacht der Untoten. To jest mapa z pierwszego trybu zombie, czyli do pierwszej części zombie tak naprawdę, a ona była w Call of Duty World at War. No i to jest właśnie taka easter eggowa mapa na kukurydzie i teraz idziemy ludziska złożyć nasze te dwie części, które mamy. Zaopatrzyliśmy się tam w broń, żebyśmy sobie to spokojnie zrobili. Dobra, no to chodź, Negas. Czekaj. On myśli, że... Nie, on się tam przeteleportuje. Te małe gówna odwraca się i
i zabijaj tak po prostu. No, chodź tam za mną. Gdzie ty jesteś? Tu. Cały czas jestem, także luzik. No, czekaj, gdzie jesteś? Tu. Dobra, i teraz tu idziemy. I do wieży. Do wieży, do wieży. Czekaj, gdzie jest wieża? Tak. Czekaj, bo tu blokada, blokada, bo zombie jak siedzi. Dobra, dobra, chodź, chodź, chodź. Kurde, za zapały. Dobra. I tu już ostatnia prosta. I czekaj, w lewo. Chodź, gdzie jesteś? Tu. Dobrze skręciłem? Źle skręciłem. Ej, czego? On zginął, ten zombiak. Źle skręciłem już tym dodatkiem. Dobra, tu idziemy. Nie mogę przeładować nawet, bo tam. Dobra, mam nadzieję, że nie zginiemy. Będziemy się tutaj cały czas bronić. Dobra, oni tu już nie będą wchodzić. Chodź, czekaj, tu jest taki kwiatek, o. I dobra, pierwszą część budujemy. Nega tutaj zbuduje radio, doda radio. Dobra, jak widzicie, mamy radio. Teraz dobrze, mam dobrą broń. No ja przynajmniej mam dobrą. Ja mam 30 naboje. To trafię tylko w heady, bo to wiesz, nie jest ważne. Ale na pewno będzie zaraz max ammo, także. Poczekaj, jak ja będę miał bitnie, to wtedy tam. Ci powiem. Dobra. No i wiecie co, z ludziska zrobimy pauzę teraz i skoczymy po dwie następne części. Zaraz do was wracamy. Dobra, ludziska, jesteśmy po krótkiej przerwie, jak widzicie, mamy po jednym powaleniu, ale udało nam się, przeżyliśmy, także jest git. Na farmie jesteśmy teraz i autobus zaraz będzie odjeżdżał, także się śpieszę. Tu macie kolejną część do Nav Table. Tu na ścianie, ona powinna być tu i nigdzie więcej, jeszcze jest na mieście i teraz akurat trafiliśmy tak, że na mieście ona będzie, także biegniemy, chodź Nega, chodź, biegnijmy i teraz jedziemy na elektrownię. Teraz jedziemy na elektrownię i zaraz wam tu wszystko pokażę. Dobra, ludziska, jesteśmy po kolejnej przerwie. Nega się tam zajmuje zombiakiem jednym. Jak widzicie, jesteśmy w elektrowni. Musiałem włączyć zasilanie, żeby tu... Oczywiście można jeszcze turbiną te drzwi uruchomić, żeby one się otworzyły, no ale już woleliśmy włączyć zasilanie po prostu. Już tylko chwilka, bo mam klatki. Okej. Dobra, to muszę uważać. Okej, dobra. I teraz na tym się nie będziemy zajmować, ani ripem, niczym innym. Schodzimy sobie, co pamiętajcie, przeskakujecie tu, schodzicie sobie tutaj i macie deskę. O, widzicie? I wziąłem deskę w tej chwili. Tu są jeszcze części do Jetguna, ale to kiedyś jeszcze będzie poradnik na ten temat. I ostatnia część, już wiem, bo to są losowe, one są losowe, te składania, ale akurat ten system zapamiętałem dobrze. Także, znaczy dwa albo trzy są chyba losowania. Do właśnie Nav Table. Uważaj, Nega, tam, żebyś go nie zabił. Deska to będzie już trzecia i przedostatnia. Teraz będzie w mieście jeszcze to, co wam pokazywałem na farmie. Czyli jak nie, na farmie nie ma, to jest na śmietniku w mieście. I tam teraz na miasto idziemy, także znowu przerwa. Dobra, ludziska, teraz jak widzicie, jesteśmy w mieście. Ja mam deskę, po elektrowni jesteśmy, akurat autobus przyjechał. I tu, jak właśnie mówiłem, na śmieciach w mieście jest kolejna część. I to jest ta część, która na farmie może być, jak nie ma jej w tym miejscu. Chyba są dwa lokowania, takie dwa losowe. I tak, teraz będę próbował się przeteleportować, no bo już kupiłem sobie Jaga. Nega się będzie tu zajmował nim, zombiakiem. A ja się spróbuję przeteleportować tam na kukurydzę. I jeżeli mi się uda teraz za pierwszym razem, to nie będzie cięcia. A jeżeli... Dobra. O, jestem na zajezdni i sorry za te klaty. Nie wiem, co mi się dzieje z kompem, naprawdę, nie mam pojęcia. Dobra, teraz jestem na zajezdni. Jak się przeteleportuję z powrotem na kukurydzę, złożę kolejną część, przeteleportuję się do miasta. Tak będzie szybciej i zaraz się widzimy. Dobra, ludziska, widzicie, tam 3-4 próby były i jak już jestem, widzicie, na kukurydzie. Teraz zmierzamy ku kolejnym. Kurde, mało mam już amunicji. Dobra, postaram się tak normalnie przeżyję bez problemu, bo Jaga. Także może nie ciachać.
Straciłem orientację. O, dobra, dobra. Dobra. Tu, jak widzicie, jest już złożone, są dwie części. Teraz dodaję właśnie deskę. No i okej, deska dodana. I teraz ostatnia część, czyli to dziwne takie urządzenie, co tam jest właśnie na mieście. Także zrobię to samo. Po prostu przeteleportuję się do miasta. Z miasta tu na kukurydzę i jak już będę tutaj, to złożę wam tą ostatnią część. Także wam to pokażę. Dobra, ludziska, miałem tego nie nagrywać, ale jeszcze ostatni raz nagram. Ostatnia część do Naftable znajduje się tutaj na śmietnisku na mieście i jeszcze chciałem wam pokazać, jak to biorę. O, widzicie, to jest taki jakby zasilacz tego Naftable. No i teraz robię to samo, co przedtem. No i jak już będę na miejscu pod wieżą, to uruchomię znów nagrywanie i widzimy się znów po przerwie. Dobra, ludziska, tak jak powiedziałem, jesteśmy pod wieżą teraz i mam ostatnią część i mam już praktycznie złożony Naftable. Ostatnią część dodaję. No i mamy. Właśnie to był chyba głos Richo Fena i właśnie on mówi, że teraz trzeba Navi Card włożyć, czyli kartę nawigacyjną. Trzeba ją znaleźć i... No ale tak jak mówiłem, ja ją się chyba kiedyś znajdowałem. A jeśli nie jest ona tu na tranzycie, to jest chyba bodaj na Dairaisie. I ona naprawdę się... Nie wiem, tak słyszałem po prostu, ale nie jestem ekspertem od tego akurat, także nie jestem pewien. No ale widzicie, tu już tak jakby mamy wszystko złożone, bo Richofen się odezwał, także słyszeliście sami to. No. Oczywiście jeszcze do tego nic nie podałem tutaj, ale jako tako jeszcze Naftable służy, jeżeli się mylę, to sorry, ale tak mi się wydaje, że możemy jeszcze na nim składać po prostu na przykład turbinę. Także, czyli o, po prostu to jest jeszcze stolik do montażu. Nie jestem pewien akurat z tym, ale tak mi się wydaje, że jeszcze do tego oprócz do nawigacji służy do tego Naftable. Dobra, to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli się spodobało, dajcie tam łapę w górę, komentarz i dzięki Nyga. Tam pożegnajmy się. Lajka dla Negi za poświęcenie właśnie, cennego czasu. Właśnie, bo poświęciliśmy 40 minut jakieś. Na nagranie tego wszystkiego. No. 40 chyba, tak mi się wydaje. No, jakoś tak. Dobra, to by było na tyle. Zapraszam jeszcze do innych gameplay, do innych poradników. I jeśli nie subskrybowaliście tego kanału, to subskrybujcie. No, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie. I'm gonna go get some more.